Później mówiono, że człowiek ten przypłynął od północy i nazywał się Dominik. Mówiono też, że płynęły za nim dwa pokurcze. Stworzenia tak spaczone i zdeprawowane, że nazwać je musiano imionami piekielnymi i przeklętymi, wykreślanymi ze wszystkich świętych ksiąg. Mówiono o nich Trójca, Nieczyści, Amigos. Tworzyli piękno i mieli słuszność. Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni. Witamy w 29. odcinku Niezatapialnych z mieszkania Dominika. Jest tutaj też Tomek i jest tu Dominik i teraz będziemy rozmawiać. Bardzo mnie irytują od 5 minut. Więcej. Tak, bo Iga nie dostała papierosa i nie dostała kawy. Tak. I musiała rysować ludziki. Tak. I najgorzej. Niewygodnie. Tak. Mamy agendę. Tomek ją ma. Tomek powie. Mam agendę, mówię. A Tomek jest Tomkiem Strągowskim. Tak, Tomek Strągowski. Jest też Dominik tutaj. Gąska, ja i Iga Ewa Smoleńska. Iga tak zdominowała. Tak. Może sama nagrasz ten odcinek. No, może tak. Jeszcze spodziewam na rolę. Tak, proszę. Mamy agendę i w tej agendzie znajdą się 4 tematy, aczkolwiek bardzo możliwe, że jeden z nich odpuścimy, bo często jest tak, że jeden z nich już się nie załapuje do programu. Więc najpierw będziemy rozmawiać o tym, że firma Sony, która jest konkurencją firmy Nintendo, nie jest na tyle konkurencją firmy Nintendo, żeby nie nagrać dla nich filmu o Mario, czyli że nagrają ten film o Mario. A wiemy to wszystko z genialnego haku, który wyciekł, znaczy który się wydarzył na serwerach Sony i w ogóle bardzo dużo ciekawych informacji, może o tym też wspomniemy, wyciekło. Nowa gra Davida Jaffe, człowieka, który nie zrobił dobrej gry od jakichś 15 lat będzie i nie wyglądał na dobrze. Ale przesadzasz nie 15 latami. No God of War 1 to była jego ostatnia no, gra. No, to nie było 15 lat temu. No ile? 2006 coś? Gdyby to było 15 lat temu, to by musiał być 99. To jeszcze PlayStation 2 nie było nawet. Właśnie. A to było pod koniec PlayStation 2. Matyś już wtedy działał, ty? No dobra, no to w każdym razie nie 15 lat temu, przepraszam. 8 lat temu. Jakieś 8, no to jak strzelam. I Sony ogłosiło najbardziej spektakularny ekskluzji w historii konsol. Czyli grę, która wyszła na PlayStation 1 bodajże, czy 2? Na PlayStation 1. Jedynka, tak. Tak, grę, która wyszła na PlayStation 1 kilkanaście lat temu, w międzyczasie miała port na PlayStation, w międzyczasie wyszła na PlayStation Portable i teraz wyjdzie na PlayStation 4, Final Fantasy 4 to będzie? 7, przepraszam. Final Fantasy 4 też był dobry. I, nie był. A przy okazji będzie to port z PC-ta. Z PC-ta, tak. Był dobry Final Fantasy 4, odczep się Iga. I również tutaj taki poboczny news, że fani spisują fabułę tej gry jako jeden powieść. Fan. Jeden fan, no dobrze, niech będzie. Spisuje fabułę tej gry jako powieść, co tam wszystkich nasz na całym świecie przekona, jak słaba była ta fabuła. I być może uda nam się jeszcze porozmawiać o tym, że dużo nowego info o No Man's Sky wyciekło. Iga, zacznij. Dyktatorze. Nie. Iga wydrukowała bardzo ładne logo Sony Pictures. Na dobrze. A w czasie, kiedy to było? 3 tygodnie temu weekend? Ten hack? Czy wcześniej? Pod koniec listopada. To było jeszcze w listopadzie. Okej. Okay. Pod koniec listopada zdarzył się hack na północno-koreańscy szpiedzy. Firmy Sony. Się tak było? Nie, to nie było... Znaczy nie ma dowodu i Korea Północna temu zaprzecza. A to nie była grupa hackerska, która miała pokazać, jak system Sony pomimo wielu znaczy, haków do tego jest się, do tego się przyznaje jakaś grupa hackerska, która nazywa się Freedom Warriors, czy Freedom Fighters, czy Freedom Guardians, o. Strażnicy of the Galaxy. Jeszcze by dokładnie. Skojarzyłem, że Guardians, bo właśnie skojarzyłem się z Galaxy, jak o tym czytałem dzisiaj. Bo trochę dzisiaj o tym czytałem i pisałem. Się Galaxy skojarzyły z Samsungiem, moglibyśmy zrobić naprawdę dobrą nazwę. Że oni właśnie zapowiedzieli, że bardzo niedługo wypuszczą kolejny prezent świąteczny dla Sony w postaci nowej paczki. Mi się w takim razie wydaje, że do tego haku mogło się przyznać więcej niż jedna grupa. Ci ludzie się włamali na serwery Sony i twierdzą, że będą wyciekać informacje z tych serwerów tak długo, aż im się te informacje skończą lub aż Sony odwoła premierę filmu o próbie zabójstwa Kim Jong-una. Komedii śmiechowej z Sethem Rogenem i Jamesem Franco. Tak, która nazywa się... Nie wiem. Wywiad z... Chyba The Interview jest oryginalny tytuł, a polski tytuł był jakiś w... Coś tam. To bardzo dobrze, że się włączyłeś do tej dyskusji, Dominik. Ale też tu jesteś. Przynajmniej angielski tytuł podałem, tak? To nie jest, że moja rzecz nic nie wniosłem. W każdym razie zdarzył się taki hack i wyciekły informacje, o czym właśnie powiedzieliśmy. I z tych informacji również wyciekła taka seria maili,
które i teraz Avi Arad, myślicie, że po prostu się czyta? Myślę, że tak. Oraz Amy Pascal rozmawiają na temat faktu, że w Sony produkowany jest animowany film z Mario. How cool is that? Tak, wiadomo, że jest animowany i... Że jest z Mario. I że jest z Mario. Co więcej, do listy mailingowej dołączono są rzeczywiście mailu. Mail Maria. Mail od Shigeru Miyamoto oraz od Iwata-san. Ale by było zajebiście, jakby Shigeru Miyamoto miał maila Mario Małpa Nintendo.com. Nie pamiętasz imienia Iwaty Satoru? Pamiętam, jest nawet napisane. Że powiedziałaś Iwata-san. Shigeru Miyamoto i Iwata-san. No, ale czemu nie Miyamoto przedstawiałaś z imieniem, a... Bo Shigeru Miyamoto już odszedł. Jak to jest być przesłuchiwany, Miga? Jak to już odszedł? No nie jest teraz już takim typem, bo go zajął Iwata. Nie jest żywy, to nie jest Shigeru-san, tylko jest Iwata-san. Znaczy Miyamoto-san, tylko jest Iwata-san. A czemu użycie... Bo tak powiedziałam. A czemu użycie san no jest uzależnione czemu od tego, forma grzecznościowa jest zależna od tego, czy pracuje w filmie? To nie jest forma grzecznościowa, tylko forma, która... jakby pokazuje, gdzie on jest wobec mnie. Czyli, że jest wyżej. Ale ty nie pracujesz, czyli że skoro już nie pracuje Nintendo, to jest niżej od ciebie, tak? Czy wyżej? Nie, to w takim razie występuje z imienia i nazwiska. Tak po prostu pomyślałam. I ja trochę załapiłem swoje tłumaczenie. Przyznaj, po prostu, że zrobiłaś błąd? Nie, specjalnie nawet to przemyślałam przez moment, żeby rozróżnić dwóch tych jego mościów. No w każdym razie... Ale Shigeru Miyamoto swoją drogą pracuje ciągle w Nintendo. Tak, ale nie jest na tym stanowisku, na którym teraz jest Iwata. Iwata jest prezesem. Tak. A Miyamoto był kiedykolwiek prezesem, nigdy to nie był. Nie był? Nie, nigdy A w nie momencie, był. Kiedy przejmowali i wchodzili nie, na nie branżę Nie, nawet czytałem o tym jakiś czas temu, że Iwata jest od jakichś tam 30 lat, poprzedni prezes tam był z jakichś 50 lat. Że oni no tam... poprzedni to był ten, który zatrudnił Miyamoto z wieszakami, tak, że u nich ta funkcja prezesa jest praktycznie dożywotnia. Okej. Okay. No dobra, w każdym razie Iwata-san i Shigeru Miyamoto. Tak, są tam rzeczywiście dołączeni do listy mailingowej. I wiadomo, że film będzie animowany, więc nie będzie tego superhitu Mario Bros. Z aktorami, który być może wszyscy pamiętamy z dzieciństwa, ja pamiętam. Ja też pamiętam. Ja też go pamiętam, niestety. ja słyszałem taką teorię na temat tego superhitu, że on podobno nie jest aż tak żałośnie słaby, jak się go ogląda dzisiaj i nie na poważnie. Tylko, że my go oglądaliśmy tam w latach 90., będąc dzieciakami i spodziewając się totalnie serio ekranizacji przygód Mario. Ej, a pamiętacie, że była kreskówka, która była przerywana takimi wstawkami aktorskimi? Tak. Ona była równie kiepska. Przynajmniej mam równie złe wspomnienia w związku z nią. Właśnie ja dlatego, pamiętam ją właśnie dlatego jako mam nadzieję, że teraz to nie będzie klasyczna animacja, tylko że to będzie komputerowa animacja w stylu Pixara. I że najlepiej zatrudnią jakiegoś człowieka z Pixara, który potrafi Szczególnie, że już mamy Mario w 3D, nie? W sensie mamy to 3D World i cały nie? ten, no, więc mogliby po prostu użyć modeli stamtąd, nawet nie muszą ich robić, bo że jestem geniuszem. Sony Pictures powinno mnie zatrudnić. Teraz jak grałem sobie trochę w Super Mario 3D World, tak? Czy 3D Land? Zależy, czy grałeś na 3DS czy na nie, Wii U. Nie, na Wii U. World. Bardzo lubię to, jak Nintendo ma zróżnicowane tytuły gier swoich. To akurat ta gra już wygląda na tyle dobrze, że gdyby... Był jakiś edytor jakby tworzenia filmów na podstawie tych postaci i tych asetów, które tam są, to totalnie można by było zrobić. Tak, ja się zgadzam. Fajny film animowany. Zobaczysz końcowe te landy, one są w ogóle fenomenalnie Już nie zobaczę, ładne. Ponieważ Michał Piwowarczyk ukradł mi Wii U, bo stwierdził, że sam będzie grał. A to dzisiaj mi suszył głowę w ogóle przez pół dnia. Dzisiaj ja mogę mieć wszystkie gry tak? na Wii U, I może, może to mieć coś wspólnego też z tym, że muszę oddać Kubie nagle dzisiaj Wii Loty. A, też się pytam, czy mogę pożyczyć. Tak, Michał ściąga z całego Gdańska, wysysa teraz energii Nintendo. Więc tak. Aha, i tutaj co jeszcze jest więcej powiedziane, o ile hakerzy, nie wiem czy mogą mówić, ludzie, którzy uzyskali te informacje na samym Iga, początku ogłosili... Możesz mówić hakerzy, pozwalam. Okej, okay. hakerzy. Ogłosili informację, że ten film będzie tam, jakby to powiedzieć, że już, że to, że ten cały, wszystko jest już dopinane na ostatni guzik, jeżeli chodzi o tą fazę preprodukcyjną, to tak naprawdę było powiedziane potem, że Arad, tak, ten Avi Arad, albo ta pani Avi Arad,
powiedziała, że jak na razie dopiero negocjują z Nintendo, już to jest tak naprawdę tylko początek. No właśnie, mi się też wydaje, że dużo sensowniejsza jest ta wersja, że to jest dopiero, że to są dopiero negocjacje albo jakieś rozmowy. Bo totalnie nie chce mi się wierzyć, że gdyby był deal już dokonany pomiędzy Sony i Nintendo o tym, że zrobią film animowany na podstawie najpopularniejszej postaci w historii gier wideo, to że nie byłoby już całej akcji marketingowo-PR-owej na ten temat. Prawdopodobnie by była, ale prawdopodobnie byłyby wycieki takie kontrolowane, nie? Nie no. Wyciek z haku, tylko taki, że już by się o tym przyszedł. Chyba, że to jest wyciek kontrolowany. Wiesz, tak jak my często mówimy, nie? Jak szybko my się dowiadujemy takich informacji, jak ktoś tam z kimś podpisze właśnie umowę, jak coś się faktycznie zaczyna dziać. Te filmy później nawet bardzo często nie powstają. To jest fragment maila, który... Happy CEO, let's get together. It's the mother load. To jest chyba Google Translate mail. No dobra, nie, nie. Gdzie to jest? Happy CEO, let's get together. It's the mother load. Sick. No tak, no. Jak przytoczony. No. Nie, no, więc czekacie? Tak. Jeżeli by było, to ja byście czekali? Ja się nawet trochę rajcuję tym. Chociaż... Przy okazji w konwencji filmu animowanego można by zrobić na serio fabułkę o Mario, z Mario, z ratowaniem księżniczki Peachy i tam oczywiście dorobić trzeba będzie do tego jakąś historię, no ale... Już masz całą historię, po prostu przez cały film idzie w prawo. No to... That's the plot twist, to nie ma i cztery lampki w trakcie filmu odwiedza. Ginie jeszcze kilka razy i siedzisz tak, okej. Ja powiem tak, że ja się trochę boję, że taki film, jakby go teraz robiono, to że Japończycy by się nie zgodzili, żeby zrobić z niego normalny film z normalną fabułą. Że oni, ja mam czasem takie przeświadczenie o Nintendo, że oni są tak zakochani w tych swoich wielkich markach, że absolutnie nie dopuszczają żadnych drastycznych zmian, ani żadnych nowości w tych markach. I trochę mam... A co to znaczy w tym momencie, że to nie może być film z normalną fabułą? Co rozumiem przez normalną fabułę? No właśnie, wydaje mi się, że to nie będzie film, w którym postacie będą przeżywały jakieś dramaty, w którym będą jakieś zwroty akcji i tak dalej, tylko że to będzie zwykła, bajkowa, taka animacja dla dzieciaków. Ale wiesz co? Właśnie dokładnie tak jak mówimy. Może nie tak, że idą w prawo przez cały film, ale że biegają radośnie i skaczą sobie po głowach i tak dalej. Ale wiesz co? Od czasu, kiedy wychodziły te ostatnie rzeczy z Mariem, tak mi się wydaje, przynajmniej na Europę, nie wiem, być może wychodzi film z Mariem co roku w Japonii, o czym nie wiem, ale w każdym razie masz już całą głębię Luigi'ego, masz już bardzo wiele dyskusji przy na temat Peach i oni by, myślę, że mogliby coś już tam zawrzeć, w sensie, że to może być wciąż fabuła taka, a nie inna, nie musi być zachodnia, ale być może tam już się coś będzie działo. Szczególnie, że też mają, kurde, w sumie tyle dobrych studiów filmowych w Japonii. Mogliby tam w sumie. Jaką głębię ma Luigi? Właśnie, jaką głębię ma Luigi? Ja też tego nie rozumiem. Może jest w cieniu własnego brata, że chce mu dorównać. No ale wiesz co, to jest... No tak, tylko że to jest taka głębia na poziomie 2 min, wiesz, w 20-godzinnej grze. I na podstawie tego się fani budują jakieś gigantyczne teorie, wiesz... No nie wiem, Luigi's Mansion jest o tym co najmniej 8 dialogów, gdzie typ mówił bardzo specyficznie do Luigi'ego na ten temat. No to nie są 2 miny. To jest 8 dialogów, no to też nie jest to jakaś głębia psychologiczna... No to też nie jest taka postać, ale z drugiej strony być może film animowany Pixara jest to wystarczająca głębia psychologiczna. Może. Ja bym bardzo nie chciała, żeby to grał Pixar. Ja bym bardzo chciał, bo ja w ogóle bardzo lubię filmy Pixara. Ale właśnie bardzo średnio lubię filmy Pixara. Dlaczego? Bo uważam, to nie jest na ten, to nie jest moment na to. Teraz jest czas na Drone to Death. Powiedz dlaczego. Która jest nową grą Davida Jaffe, o której Tomek ma wiele do powiedzenia. Jako i również o Davidzie, którego jest wielkim fanem. Znaczy, no nie wiem, Iga mnie wprawia tutaj w kolejny temat. Bo jestem dyktatorem. Dude. Trzeba było mi dać po filmu. Ale nie powiedziałaś, ale stop, wait. Nie powiedziałeś nic o głębi księżniczki Peachy, ale to jest coś, co ja chciałem usłyszeć. Jest nowy temat. Nie, ale tak serio, o co chodzi z księżniczką Peachą? No już nawet nie, jest nowy bezseksualnych... temat. Powiedziałam... Nie, jest nowy temat. No weź, potem możemy o tym porozmawiać. Nie. Teraz jest czas na Davida Jaffe. Dobra, więc jest sobie David Jaffe, który zrobił pierwszego God of War, zrobił Twisted Metal i to są... Dwie gry, z których jest znany, tak? I ja nie wiem jak wy, ale ja totalnie nie jestem fanem jego. Jakkolwiek uważam, że God of War to jest bardzo dobra gra i bardzo dobra seria. God of War to jest jego wielki sukces. Jak on wygląda? Tak. Jego nie mogę skojarzyć. On wygląda jak taką trochę okrągłą buzię ma. Tak, taki uśmiechnięty grubasek w koszuli. Nie wygląda totalnie, nie wygląda jak taki badass, na jakiego pozuje tworząc gry. Znaczy, okay. Jakiego mogłabyś sobie wyobrazić z jego gier. No właśnie nie jestem w stanie skojarzyć nazwiska z twarzą. Nie.
Mnie zawsze estetyka, z jakiej korzysta David Jaffe, raczej mnie odpycha. Bo to są... To jest takie umiłowanie takiej licealnej zabawy w przemoc i w przerysowanie i w przeklinanie i w seks. I to nawet jest w God of War, który może jest trochę inaczej pociągnięty niż Twisted Metal, ale też te obowiązkowe sceny łóżkowe w każdym God of War, ta przemoc taka... Tomek, ja chciałem tu po raz kolejny, jak wychodzi temat God of War'a, po raz kolejny powiedzieć, że God of War 1 jest bardzo inny od trójki. Ja grałem na pewno. Aha, grałeś, tak? Od tego czasu. To spoko. Tak, grałem w tą a HD edycję. Też, nie? Ona jest przede wszystkim mega fajna, popularnie jedynka. A przyszedłeś do końca ją? Nie przyszedłem do końca. Jedynki nie przeszło. Ona jest bardzo fajna. Bardzo fajną fabułką taką, która ma ręce i nogi i jak on się staje w końcu tym bogiem wojny, to widać dlaczego. A wszystkie kolejne gry to już są pretekstowe. To już jest takie idź i zabijaj ludzików, nie? Bo w tej pierwszej części to widać, że jest skurzony, widać dlaczego jest skurzony, widać, że on się mści tam w tej grze, nie? No, ale nadal, jakby poza tym, że jest tam jakaś fabuła, no to wszystko, co jej towarzyszy, to jest właśnie typowy David Jaffe, nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Jaffe. Bo te wyrywanie oczu cyklopom, to tam deptanie mózgów i tak dalej, to wszystko to jest takie właśnie, no takie, dla mnie to jest takie gówniarstwo straszne. Takie jakby dać jakiemuś mojemu kumplowi z liceum heavy metalowcowi, wiesz. Znaczy mi się... Powiedz mu, idź i zrób grę. I ono właśnie zrobi taką grę, jak robi David Jaffe. Mi się w jedynce to grało stylistycznie z tematyką. Że jak sobie wyobrażam Herosa walczącego z cyklopem, to właśnie wyobrażam sobie to tak, że tam jest krew, flaki i wszystko bryzga i że to wygląda tak jak w tej grze. No. Że nie masz wrażenia, że to jest jakieś takie spojrzenie właśnie przerysowane na mitologię, tylko to jest tak właśnie, jak ja bym sobie wyobrażał mitologię. Ja właśnie tutaj nie mam na odwrót. Dla mnie mitologia i w ogóle wszystkie mity i tak dalej to są raczej właśnie takie bardzo estetyczne bo opowieści. Ty patrzysz na to z perspektywy rzeźby greckiej, a ty na to patrzysz z perspektywy tekstu. Być może tak, no ale tak, z perspektywy rzeźby greckiej, dokładnie tak na to patrzę. I w ogóle całej sztuki greckiej. Wydaje mi się, że... W ogóle to pewnie patrzę na to z perspektywy sztuki rzymskiej, bo te greckie posągi to są takie sztywne i one nic nie robią generalnie. Ja rozumiem oba wasze podejścia, bo ja kiedyś, jak jeszcze na historii sztuki bardzo dużo siedziałam, to właśnie widziałam wszystko bardzo przeestetyzowane, a potem czytałam mitologię grecką w opracowaniu Kubiaka i dopiero się skumałam, jak mocno te rzeźby nie grają już dla mnie, nie? Ale w każdym razie David Jaffe teraz ogłosił, że tworzy we współpracy, jak Iga wyczaiła, we współpracy ze studiem San Diego, więc wcale nie wrócił do tego studia do pracy. Ale właśnie wiesz co, właśnie, bo ja tutaj czytam tutaj na jego blogu. No właśnie i on tutaj napisał dokładnie tak, że on się bardzo cieszy na samym początku. Teraz robi to San Diego, tak? Tak, San Diego. San Diego. A on wcześniej robił Santa Monica. We've been making with the fantastic crew. I teraz ja nie wiem, jak to mam interpretować, bo on potem gdzieś pisze, że oni są jak family, ale potem gdzieś pisze, że coś innego, więc ciężko. Ale no w każdym razie, jeżeli nie tam, to współpracują wszyscy razem, no. I ma być też na PS4. Ta jego gra, Drowned to Death, ogłoszona na PS i PlayStation Experience, ma być taką strzelanką... Słuchaj, fajnie, bo się nazywa PSX wtedy. Ma być taką strzelanką z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, bardzo brutalną, bardzo krwawą, bardzo pomysłową, osadzoną w świecie wykreowanym w zeszycie ucznia. I bardzo wygląda jak Mad World. Tak, bardzo wygląda jak Mad World i bardzo... I właśnie jest to taki bardzo licealny klimat, no zresztą celowo. Tym bardziej, że po tym jak internet nie zareagował entuzjastycznie na te zwiastuny, jak internet... No ja wiem, jak David Jaffe wygląda. Internet raczej go skrytykował, przynajmniej z tego, co zrozumiałem, to oni opublikowali drugi materiał, w którym jeden z głównych bohaterów, no bo tam będzie kilka postaci do wyboru, ale jeden z głównych bohaterów odpowiada na tweety, na właśnie na te obraźliwe tweety, mówiąc im, że dzięki za odpowiedź, a teraz idźcie na Twittera i wyskakuje hashtag GoFuckYourself. To bardzo, bardzo jak David Jaffe brzmi. Szukam jeszcze okay, jak to jest tam z zeszytu nastolatka, ja sama rysowałam takie pierdoły. Też jestem z tym okej. Okay. Rysowaliście w zeszytach z tyłu? Autentycznie nie. Wiesz co, ja ci powiem tak, że ja mam duży problem z tym, kiedy takie gry robi od 10 lat, czy tam 20, jeden koleś i cały czas siedzi w tej samej estetyce, cały czas jest utknięty w tym liceum i jakby nie potrafi poza tym wyjść. Bo gdyby na przykład teraz w tym roku wyszło
Nidhogg wyszedł, albo w zeszłym roku wyszło Hotline Miami. Też jest estetyka, którą ja bym mógł powiedzieć, że jest trochę licealna, co nie jest taka... Tak. No właśnie, ale ja to rozumiem wtedy. To są pierwsze duże tytuły jakichś indie, nasze pierwsze ważne tytuły indie jakichś debiutujących ludzi. I, okay, i fajnie, że oni wtedy mają takiego... Hotline Miami to nie za bardzo. Kaktus robił, tak? W ogóle on chyba robi tam 40 gier tam miesięcznie albo coś takiego. No ale dobra, no ale tak czy inaczej, to nawet jeżeli tak, to on jest twórcą niezależnym, który coś tam sobie z własnym sumpem robi. David Jaffe trochę i w swoich wypowiedziach, i w swoim zachowaniu pozuje na taką legendę branży, na kogoś, kto się stawia koło, nie wiem, Willa Wrighta, nie, Petera Molinie czy tam innego. Okay. Trochę mi nie pasuje do niego taki. Jak się nazywa ten geniusz zła? Spectre. Warren Spector, tak, Warren Spector. A tak naprawdę, ja teraz szybko... To totalnie brzmi jak postać Bonda. Chciałem szybko sprawdzić na telefonie. Ja myślałem o Davidzie Carrere. Jakie on jeszcze gry zrobił. I autentycznie on... No jak grał Calling All Cars, któremu tak sobie wyszło. Calling All Cars, któremu tak sobie wyszło. Tak było takie na PSN i na Xbox Live, taka z samochodzikami się jeździło. Nic tam specjalnego. To brzmi jak Micro Machines. Takie trochę Micro Machines, ale jeszcze ze strzelaniem się. Okej. Okay. I autentycznie on w swoim portfolio nie ma nic poza Twisted Metal i God of War. To są dwie jego gry i nic poza tym nie zrobił. Gdzie Twisted Metal to była gra, która odniosła sukces na pierwszym PlayStation, bo jeszcze były takie czasy, że ludzie kupowali takie gry. Trochę na pierwszym PlayStation trochę było tak, że wszystko odnosiło sukces. Tak, tak. Czyli tak naprawdę to jest człowiek od God of War. No i teraz jeszcze spojrzałem dwójkę, na dwójką też pracował. Ale ty przed programem, zanim zaczęliśmy nagrywać, to Dominik powiedział bardzo mądrą rzecz, że no właśnie, że już chyba nie bardzo jest zapotrzebowanie na takie gry. Na takie gry, które udają gry sprzed 20 lat i właśnie udają tą niewinność taką tych pierwszych gier. Bo to było coś takiego, bo to Iga powiedziała. Zaczęło się od tego, że Iga powiedziała, że to wygląda jak stary Doom i że może to jest nie fajne. Powiedziałam że to tak, wygląda... powiedziałam, że patrząc na to przypominają mi się opisy ludzi, którzy grali w pierwsze deathmatche z Dooma i że wydaje mi się, że to ma mieć taki sam fan. Tylko teraz czemu mówisz za mnie, co ty powiedziałaś? Ktoś pozwolił, przepraszam. Ja jestem dyktatorem. Tutaj Dominik tutaj wszedł swoją narrację i teraz wiesz. Dobra, to jest licencja poetika. Okej, okay, rewind. Dobra, Dominik, co powiedziałam? To już nie są twoje słowa, to są słowa fikcyjne i Igi Wysolańskiej. No dobrze, co powiedziałam? Ja powiedziała, to wygląda totalnie jak jedmiesz Dooma, ale fajnie. A ja powiedziałem na to, że właśnie nie fajnie, bo wiadomo, z jakiegoś powodu to, takie slap. To się czasami wydaje tak, że myślimy sobie, że o, wyjdzie gra, która będzie jak pierwszy Doom. I to jest fajne na zapowiedziach i to jest fajne przez 15 minut, a później jak to gramy, to się orientujemy, że te gry się zmieniły z jakiegoś powodu i że one wyewoluowały przez te ostatnie 30 lat, czy tam ile minęło, czy to coś takiego od pierwszego Dooma. Zmieniły się na tyle, że my już nie jesteśmy w stanie przełknąć tej ich pierwotnej formy. No. Ja wtedy powiedziałam, Jezu Dominik, jaki ty jesteś mądry. Ile ty masz racji? 30 lat to przesada. 22 chyba. 1992 tak mi się wydaje, że jest. No, przesadziłem w dół. Ale mogę się jeszcze połować przy okazji? Możesz się połować. Proszę. Ja się trochę odsunę. Sprawdzałem te wszystkie rzeczy. Ale to przy okazji jeszcze zobaczyłem. dziękuję. Jak zobaczyłem, w którym roku wyszedł go do War, to pomyliłem się tylko rok 2005. A ty byłeś ten rok bliżej. Ale ten Dominik jest fajny, co? Byłeś ten rok bliżej, mówiąc 15 lat. No właśnie. Iga, ale ty jak obejrzałaś ten zwiastun, jak oglądaliśmy go tutaj, to powiedziałaś, jaka zajebista, jaka rewelacyjna gra, totalnie będę w nią grała, to jest najbardziej lubiona gra ever teraz. Tak powiedziałam. Co więcej, powiedziałam, muszę kupić preorder PlayStation 4 z tą grą, bo inaczej nie wytrzymam. Wytłumacz się teraz. Nie, podoba ci się czy nie? Czy jesteś zaintrygowana? Wydaje mi się, że jeżeli to będzie taka gierka za 4 euro albo coś, tak jak też powiedziałam, to mogę w nią grać, ale totalnie nie rozumiem, bo tam są 4 postaci i one mają tam wszystkie, z tego co rozumiem, jakiś rodzaj ataków, mają tam ich ilość z tego, co tam jest pokazane. I to wszystko wygląda niby okej, okay, ale wszystko jest strasznie źle zbalansowane czasowo, bo niektóre ataki się tam wyprowadzają w 5 sekund, a niektóre w jakiś ułamek sekundy. I jeżeli, nie wiem czy to było, bo to jest pre-alpha w ogóle, tak? To nawet jeszcze nie jest alpha. A tak swoją drogą, czy Prison Architect wyszedł z alfy? Nie. Okej. No i w każdym razie wydaje mi się, że jeżeli to wszystko dopracują, to ja mogę się pobić kilka razy, albo nawet kilkanaście razy ze znajomymi. Mi brakuje gier, w których nie chodzi o nic więcej, tylko o to, żeby ktoś wygrał. Ja wiem, że cały czas jest Counter-Strike, ale ja już nie mogę grać w Counter-Strike. Quake jest cały czas online. No jest. Quake'a też nie byłam za dobra. Ale w dwójkę dużo grałam. Ja nie wiem, czy... Czy ty byłaś już w naszym programie, jak ja wróciłem do Quake Online?
Nie. Jest to bardzo... Chcesz mi o tym opowiedzieć teraz? Taki dźwięk harfy. Bardzo, jest to bardzo miłe doświadczenie, bo tak powiem. Chociaż dostawałem w dupę. Ja już jestem, ja nie wiem, czy to chodzi o taki wiek, czy to, że tak dawno już nie grałam online. Online w jakieś competitive tytuły, tylko zwykle gram już w koopie online. Aha. Że ja już nie potrafię tak usiąść, żeby stwierdzić, o, teraz sobie pogram i dostaję w dupę i mówię, ale fajnie, teraz będę lepsza. Nie, to jest takie, nie chce mi się. Tak. To jest w ogóle jedna z największych różnic pomiędzy mną a Michałem, jeżeli chodzi o podejście do grania, że on uważa, że... znaczy on jeszcze odnajduje zabawę w gnojeniu innych, a ja trochę tak myślę już, mam takie podejście właśnie do tego, że wolałbym grać w koopa, bo jednak ja wolę spędzić miło czas z tym człowiekiem, z którym gram, nawet jeżeli obaj będziemy słabsi, niż żeby on mi dopieprzył, albo żebym ja mu dopieprzył. Ja się z tobą bardzo zgadzam, bo też jestem kiepski w tej grze i to zawsze mnie gnoją, więc mogę się zgodzić z twoim podejściem. Myślisz, że to dlatego, że jesteśmy kiepscy? Myślę, że tak. Myślę, że jakby umiał gnoić innych, to bym znajdował w tym radość, ale nie umiem, więc jej znajduję. Nie, mnie najbardziej chyba boi ten fakt, że osoba, która gra w coś tydzień dłużej od siebie, jest już na tyle dobra, że dogoni się, tak to jest serio, po prostu... Tak, masz rację, ale tak mówiąc już serio, to tak naprawdę nie chodzi o gnojenie do końca chyba, tylko o... Mi się tak wydaje, że tak powinno być, może przez Michała jest inaczej, że prawdziwa frajda jest, kiedy pojedynek jest wyrównany. No tak. Że w tych grach, wydaje mi się, że nawet niezależnie od tego, jak dobra, bo jak zły jesteś, to znalezienie przeciwników, którzy naprawdę są na twoim poziomie, żeby to był wyrównany pojedynek, jest no trudne, rzadko się to zdarza. Ja tak w Destiny, jak tam grałem gdzieś tych meczów, to mi też zawsze było najfajniej. Było mi najfajniej, jak byłem w drużynie, która dominowała i wygrywaliśmy w cuglach. No tak. I nie było mi fajnie, jak byłem w drużynie, która dostawała w ciry i przegrywała bez szans. Najfajniej było, jak kończył się mecz 15-minutowy, tam jest w ogóle punktacja w tym trybie z przejmowaniem terytoriów i wynik był 1500 do 1470. I wygrywaliśmy 30 punktami przy, wiesz, skali, że 1500. I to było takie, kurde, wow, nie? No, to był fajny mecz. Ale ja teraz tak pomyślałam, że miałam taki krótki romans z Dotą 2 i tam mi się akurat bardzo w porządku grało. A to pewnie dlatego, że grasz drużyną kontra innej drużyny. Że w sensie nie jeden na jeden. No nie wiem, no ma to pewnie jakiś tam sens. Musiałam się mocniej zastanowić. Ale nie umiem usiąść, żeby teraz pograć w ogóle w jakikolwiek FPP, który nie jest koop. Nie umiem. No najlepsze moje doznanie, jeżeli chodzi o w ogóle o gry multi, no to jest Left 4 Dead 2 z wami. I to jest właśnie... To jest totalnie gra polegająca na tym, żeby współpracować ze sobą, żeby się dobrze bawić, żeby... To były dobre czasy. Tak. No się chyba najlepiej w koopie grał w Borderlands. No, bo ty miałeś tam, kurde, jakie gigantyczne historie w tym Borderlands. Bo ja spędziłam bardzo dużo czasu grając w jedynkę, w dwójkę, a teraz święta robimy pre-sequel i tam to są ludzie, my już nawet ze sobą nie rozmawiamy, tylko wychodzę nowy Borderlands, w święta Borderlands, tak, tak, proszę. I więc ja będę... Nie odzywaj się do mnie, ale tak, co nie? Wciąż cię nienawidzę, ale tak, będę. Nie, mamy to, mam... No okej, okay. Może nie jest zawsze super, ale mamy... A ty grasz się, tak? Tak, zawsze gram na PC, no. Nie, nigdy nie było tak, że z tymi ludźmi udało mi się mieć w tym samym czasie tą samą konsolę. Zresztą trzeba płacić dodatkowo za multi, a wszyscy mamy tam neta, nie? No, ale w tym samym czasie wasza ulubiona gra Final Fantasy VII. Bardzo się cieszymy, bo będzie na PS4. To jest taki troll swoją drogą. Jest tak, jest w ogóle... bardzo mi się spoilers! Podoba, bardzo się cieszymy! Bardzo mi się podoba przede wszystkim to, że w końcu... Jest jakaś społeczność graczy, i to taka znacząca, która ma jakiś głos w internecie, którzy zamiast się rzucić do preorderowania, sobie pomyśleli, coś tu nie gra w tym ogłoszeniu. No, to jest nawet napisane w tym tytule, że to jest Ultimate Troll. No bo jest, bo jest. No i ale dlaczego? No bo wydają grę sprzed 20 lat? Tak na oko mówię, no 97 chyba to jest 17 lat. Przede wszystkim troll polega na tym, że o remake'u Final Fantasy na PlayStation... Na kolejne PlayStation, to się mówi od premiery PlayStation 3, kiedy tak, na... Tak, na to czekają. Kiedy na E3... To jest most anticipated game, nie Wiedźmin 3. Nie, 2005, ani 2004. Jak oczekiwa... I Last Guardian. Nie, Final Fantasy... Wiesz co, Last Guardian tam gdzieś jest, ale nikt nie wierzy w tą grę, a Final Fantasy 7 w końcu się doczeka kiedyś tego remake'u. No i wszystko jest remake od PlayStation 3. On miał być na PlayStation 3, on miał być na PlayStation 4, więc teraz jak Sony ogłasza nagle będzie Final Fantasy 7 na PlayStation 4, no to pierwsze myśl, jaka ludzie przychodzi w głowie, to jest remake, nie? No, jest to logo w ogóle, nie wiem, czy widzieliście to? Nie. Jest to logo i potem zaczyna się to intro, ale to normalne intro Final Fantasy 7 i ludzie robią takie... Dobrze, tak jak co? Tak, i to będzie totalnie ta sama gra, która wyszła 17 lat temu i która tam ze 2 lata po premierze została zrobiona na pecety. Ona nawet nie będzie w HD.
Nie, to będzie po prostu, to będzie ta gra, tak. To macie. World of Spaceta, który na Steamie wyszedł jakoś niedawno w miarę, tak? No, a w międzyczasie jeszcze ta gra wyszła na PSP. I podejrzewam, że... W ogóle oni powinni dać jeszcze do niej takie, bo to, domyślam się, że to może być pudełkowe na przykład kiedyś, żeby tak sobie można było kupić. I do tego jeszcze powinien być pad z PSX-a. I oni to jeszcze przedstawiali jak ekskluzyw w ogóle na PS4. Swoją drogą... Grę, która już na trzy platformy wyszła. Swoją drogą, Owsiany, nasz przyjaciel, ma bardzo ciekawą teorię na temat Final Fantasy VII. Owsiany też ma mojego pada. Cześć, Owsiany. Ja mam pada Owsianego, więc jesteśmy kwita. Okej, okay. Dobra, nie, daj mi tego pada. Nie, jak to działa. Nie. No, nie zatopialnik kontra Owsiany. A okej. Okay. Ja się jestem skłonny z nim zgodzić trochę, chociaż nie grałem tak dużo w Final Fantasy VII na PlayStation. Ale jeszcze nie powiedziałeś. Bo on gra teraz w Final Fantasy VII, gra w tą wersję z PlayStation 1 na PlayStation 3. Można ją kupić, ale to jest, ona jest emulowana. To nie jest, że to jest emulacja z PlayStation 1. Że, 21 że wersja na PlayStation wygląda w pewnym sensie lepiej niż wersja na PC-ta, przez to, że to jest trochę paradoksalne, ale przez to, że te modele postaci są w takiej rozdzielczości jak tło, to wszystko się skleja jakoś tak bardziej i wygląda spójnie. A w sensie spójnie estetycznie, okej. Tak, estetycznie, a na PC-cie przez to, że masz tła z tej samej rozdzielczości, a ogólnie rozdzielczość gry jest większa, więc modele są wyższej rozdzielczości, to one tak bardziej się odznaczają od tego tła i takie to jest... Jak ja grałam na PSP, widać, że są wklejone w obraz. To strasznie mi znaczy ten... Na PSP grałeś? Tak. Że... Właśnie mi się bardzo podobało na PSP. Bo tam jest taki malutki ekranik, że tak, w ogóle nie widzisz, no właśnie, że, ten, dlatego że się ta gra jest stara. Że ten, że właśnie zwykle te stare gry wyglądają dobrze po prostu na PSP, a tutaj miałam takie... Nie wiem, nie potrafiłam też przejść nad tym do porządku dziennego. Znaczy ja ogólnie... Czyli nie czekacie, rozumiem. Znaczy ja przyszedłem rok temu Final Fantasy VII. Nie, czy czekacie na Final Fantasy VII na PS4? Nie, to jest moje pytanie. Nie, bo przede wszystkim nie mam PS4 i nie zamierzam mieć. Ja przyszedłem Final Fantasy VII rok temu, po raz pierwszy całe. I to jest super gra, więc cieszę się, im więcej Final Fantasy VII, tym lepiej. I swoją drogą szkoda, że jak już naprawdę ją wydają, to mogliby na przykład podwyższyć poziom trudności. Bo jest żałośnie niski poziom trudności w tej grze. A to jest tym bardziej uwierające, bolące mnie jako gracza, że system walki jest świetny, rozbudowany i fajny i strategiczny i naprawdę można by tam kombinować w tej grze, a nie musisz w ogóle mogliby kombinować. Mogliby też poprawić tutoriale. Tak. No. Bo są nudne. Ale spoko, ostatnio grałem w Mario & Luigi Dream Team Bros. To jest gra, która... Jakie to ma skomplikowane no tak. Tytuł dopiero. To jest tak naprawdę co? Tak. 3D Bros, jeszcze powinno być. To jest gra, która trwa 4... Ja w nią grałem 44 godziny, ona potrafi tutoriale jeszcze chyba w 38 godzinie mi odpalić jakiegoś, bo mnie tam uczy. Ale tak dokładnie, że tam tutaj zobacz, jakby co to klikniesz to i ty tego nie klikasz, tylko jest filmik taki krótki, gdzie ci pokazuje, gdzie masz kliknąć i co no gdzie nie, robić. Nie wiem, czy aż tak, ale tak, że coś mi tam tłumaczyli, co robić. Jeszcze mi nie ufali na tyle, że już wiem, że potrafię już naciskać przyciski, że jeszcze bym powiedzieli, a teraz spróbuj ten przycisk przycisnąć. No bo tutorial to jest w ogóle jedna z najcięższych rzeczy do zaprojektowania w grach. I Nintendo sobie w ogóle, znaczy Nintendo w ogóle, Japończycy sobie w ogóle z nimi nie radzą. Wiecie, jaki jest najlepszy tutorial w grach ever? Najlepszy tutorial. Pierwszy poziom God of War. Cały portal. Całe dwie części portalu, to jest jeden tutorial. A mi się wydaje, że początek Super Mario Bros. 2, to co mówiłeś kiedyś. Ja jestem w stanie stwierdzić, że to jest portal, bo to jest tutorial przebrany za grę. Jak spoko to jest. A, to pierwsza gumba. Jest fajny, no tak, to jest pierwsze 5 sekund uczci całej gry. No. Tak, to jest fajnie minimalistyczne. Chodzi mi o to, że to jak ekstremalnie przenieść to właśnie... Ta myśl o pierwszym poziomie God of War to jest... Ja to gdzieś kiedyś w jakiejś analizie... Extra credits. Możliwe, tak, extra credits, masz rację. No, oni to przywoływali. Także to jest tutorial, który nawet nie wiesz, że to jest tutorial. No a cały portal? Tam, okej, okay, wiesz, że to jest tutorial, no, ale to jest wplecione w fabułę. No, to co ty w ogóle... mówisz, ale to co ty mówisz, to jest jakaś taka sztuczka językowa, ale to nie jest, jeżeli to jest cała gra jest tutorialem, no to nie jest dobry tutorial, to jest po prostu gra, która jest dobrze zrobiona, no, ale my chcemy wyróżnić poziom tutorialowy, tak, albo fragment tutorialowy i powiedzieć, który jest dobry. No ale same końcówki obu portali już nie są tutorialowe, nie? Tam 90% gry, każdy znaczy, ja jest tym, tutorialem. Szczerze mówiąc, ja bym się nie zgodził, że cały portal to jest tutorial, no. Dostajesz instrukcje, wprowadzają nowe elementy do gry, no, ale tak naprawdę, się nauczyć. Tak naprawdę tam jest podstawowa mechanika, to są portale. Ich się używa przy pierwszych 10 sekund. A później tak naprawdę to już nie jest tutorial, to są po prostu komplikacje, które ty musisz rozwiązać. I to, że oni ci pomagają w jakimś, tam ci pchają w jakimś kierunku, ja no okej, to jest fajne ułatwienie. To jest dobre z definicji, jeżeli chodzi o tutorial. Nie, no ja nie mówię, że nie masz racji. Dobrze, ale poczekaj, bo chciałam tutaj taką ładną przejściówkę. Są gry, które mają gorsze tutoriale niż gry Nintendo. Tak? Szczególnie brulują w tym jakieś niezależne strategie, albo w ogóle takie strategie robione takich totalnych freaków. Miałem grę w Endless Space, miałem takie etap w swoim życiu.
taka indie strategia kosmiczna. To tam tutorial to jest tak, że miałeś po prostu 8 stron litego tekstu. Ewentualnie był screenshot. Okay. I było napisane, co masz robić. Ewentualnie był screenshot i na screenshocie były strzałkami pozaznaczane elementy interfejsu. I tam opisane, trochę, co one robią. Kupiłem teraz, ja nadal będę jednak udawał, że znaczy że Japończycy robią najgorsze tutoriale, bo ja kupiłem sobie teraz Fire Emblem Shadow Dragon i totalnie tam jest tak, jak super. Mówisz. Tylko, że dużo łatwiejsze, jakby, bo dzięki temu, że to jest na 3DS-ie, to masz dwa ekrany. Więc na dole walczysz, a na górze się nagle wyskakuje print screen tego, co masz. I właśnie strzałki, co, gdzie powinieneś robić. Tak jest fajne, przecież na Ukłanym Awakening to były normalnie też strony instrukcji po prostu. Tak, to prawda, tak. Jest problem z tutorialami w Japonii. Jest tak. Dobrze, ale skoro już nie czekasz Final Fantasy VII, ponieważ grałeś rok temu, tak? I przeszedłeś, to może byś chciał poczytać na przykład fabułę. Ja bym bardzo chciał, bo jest człowiek, jak on się nazywa? MJ Gallagher, który jest takim fanem Final Fantasy VII, że postanowił spisać to jako powieść. Ja bym bardzo chciał, bo niestety, jak znam takie... inicjatywy internetowe, to on to po prostu spisze, jakiś jeden czy drugi dziennikarz to przeczyta i napisze o tym newsa i tyle, i to zaginie. A ja bym chciał, żeby ktoś zainwestował... Żeby to wprowadziło do kolonu lektur w szkołach polskich, bo ja się z tobą tak ktoś, totalnie zgadzam. Żeby to, ktoś zainwestował w to dobre pieniądze i żeby to wydał w formie książkowej. Żebyśmy mieli szansę przeczytać. Ale słuchaj, już teraz możesz to, co już napisał, w kilku formatach ściągnąć po prostu i przeczytać. No tak, no ale... A ile napisał? Już tyle, co tu jest sklejone? To trochę mało. Nie jest napisane ile, ale no na pewno więcej niż jedną stronę, którą tutaj mamy. Chapter 1. Nie jest to na pewno teraz taka inicjatywa, która dotrze do kogokolwiek, kto nie kocha Final Fantasy VII. Będą też dali ludzie, którzy kochają Final Fantasy VII i albo sobie zdają sprawę ze wszystkich grzechów Final Fantasy VII, albo kochają bezgranicznie i nie widzą żadnych grzechów Final Fantasy VII. Ale czekaj chwileczkę, wyobrażasz sobie osobę, która na przykład w ogóle nie gra w giereczki. No właśnie, ogóle, bym chciał. Ale czekaj, w ogóle nie gra w giereczki i masz te takie gry, masz takie książki typu tam Warcraft, albo Starcraft, albo God of War i wyobrażasz sobie, że God of War. Chciałbym, żeby ktoś szedł do księgarni, zobaczył, wow, powieść Final Fantasy VII, a tam wiesz, dopisek, to nie największe arcydzieło gier, w ogóle 10 na 10, 100 na 100, i taki klaun w ogóle z tych, kurwa, przepraszam, trójkącików, kurde, na okładce i to jak... No żeby normalni ludzie zaczęli to czytać, żeby zaczęli się śmiać po prostu na ulicach, wytykać nas palcami. Ja też bym bardzo tego chciała. Bardzo mi się to przyda, moje błędy psychika będzie... Chciał. Ja uważam, że fabuła Final Fantasy VII jest zupełnie dobra, jak na to, jakiemu medium się znaczy do jakiego będzie przeznaczona i do jakiego typu rozgrywki jest przystosowane i ogólnie jak gra z całością. Myślicie, że jak tutaj będą opisane walki, czy będzie oddany w literaturze ten system w ogóle cały ten rozgrywki? Że no on zastanowił on jest, się. On jest dosyć wciągnięty jakby do świata przedstawionego, materię i tak dalej. To jest ważne, więc... Tak, ale chodzi mi o to, czy będzie taka turówka, nie? Że ktoś tam zamyślił się, ktoś nie trafił, ktoś potem uderzył, ktoś potem użył czegoś. Skończyła się runda. No, a ciekawe, czy na przykład będzie opisana moja wspaniała przygoda poszukiwania ostatniego Limit Breaka Aeris, którą musiałem przejść, zanim Aeris umarła, więc zatrzymałem fabułę w pewnym momencie, zjedziłem cały świat, tylko po to, żeby tego... Albo walczyć z weaponami, nie? No, ale... Mieli iść na ostatnią walkę z Sephirothem, ale stwierdzili, poklejmy jeszcze weapony. Ostrzeliśmy, że są badasami. No, bo jak pokonamy Sephirothem, to się skończy książka. Jestem bardzo ciekawa, jak to może tańczyć. Ciekawe, czy on napisze rzeczywiście wszystko, czy na przykład tylko jakąś główną linię. Nie no, mam nadzieję, że zna się napisanie chociaż na tyle, żeby opisać tylko główną linię fabularną. Nie ma o tym człowieku napisane tutaj... A ciekawe, czy będzie Random Encounter opisywał. Że szli przez pustynię, aż tu nagle. Dwie strony walki i znowu szli przez pustynię, aż tu nagle, bo to okazało się, że jest też tak. Nie, to się wydaje, że ty właśnie napisałeś komiks, wiesz, bo takie aż tu nagle. Nie, to takie też, że to było zgodnie z stylistyką gry, to po prostu w ogóle w połowie opisy, w połowie dialogu, nie? Tak. Walka, nie? Takie literki, taki tornado z literek i nagle walka. I opis walki. I w ogóle i na marginesie jeszcze takie tu 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 tu. A wy nie chcecie napisać za niego? Bo ja bardzo chętnie zobaczyła wasz wpół. Ale ja bym naprawdę bym chciał, żeby w tej książce na marginesie była ścieżka linkowa, takie właśnie T i U, tylko tu 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 tu. Ja uważam, że pomyślisz, żeby pisać książki, nie? W ogóle takie nutki jeszcze dorysowane tam. Ale w końcu jest po co kupić PlayStation 4.
ponieważ do tej pory nie ma po co kupować nowe konsole, ale teraz będzie Final Fantasy VII. Rzeczywiście, nigdy nie wyszło wcześniej na żadną inną konsolę. To nadal jest świetna gra, więc jeżeli nie graliście, to totalnie warto kupić PS4. Tak. A w ogóle podobno, ja słyszałem, znaczy nie wiem czy słyszałem, ale Kyle Postman tak przedstawił, że tam, że ten na to PlayStation Experience przyleciał specjalnie twórca Final Fantasy VII. Tylko po to, żeby właśnie powiedzieć, że totalnie nie mamy dla was nic nowego, tylko wydamy starą grę na nowy sprzęt. Trochę to jest takie smutne. Taki misfire, co nie? Żeby sprowadzać człowieka, jakąś legendę branży, tylko po to, żeby powiedział coś takiego. No tak, jest to. Może już tak totalnie nic nie mają do powiedzenia, a musieli, bo tam. No nie, bo PlayStation Experience. Wydaje mi się, że to PlayStation Experience było dosyć udaną imprezą, jeżeli chodzi o ilość materiałów i zapowiedzi. Raczej wszyscy się tak poniecali, że pierwsze wydanie imprezy i nagle ho, ho, ho i. Dużo gier. I Final Fantasy VII. No i. No dobrze, a co powiecie na temat waszej ulubionej gry, na którą nie możecie się doczekać i nie możecie przestać też o niej mówić, ile już nie słuchałam, czyli No Man's Sky. Mhm. I fakt, co powiecie o fakcie, że nie będzie to MMO. Co? Ja w ogóle mam coś do powiedzenia o fakcie, że on powiedział, że ta gra nie będzie tym, co wszyscy się spodziewają. I ja jestem to jest w stanie się zgodzić. W sensie twórca. Tak, jest w stanie się zgodzić absolutnie. I że ja słyszałem, że ta gra nie będzie nawet tym, co pan obiecuje, że ona będzie. Że jak ona wyjdzie, to dopiero będzie mogli zrobić. Pan się nazywa Sean Murray. Dziękuję, Igo. Proszę. Bo oczekiwania w stosunku do niej i ta wizja, którą oni przedstawili, ja w nią w ogóle nie wierzę, że ją się uda zrealizować, bo to wszyscy przyjmują, to nie jest zbyt może błyskotliwe porównanie, ale ono jest trafne, prawie do spora. Bo to jak oni sobie szeroką wizję, jak ambitną założyli, to ja nie wierzę w to, że. To jest takie Fable nowe, co? Tak, albo Fable, żeby to się udało zrealizować. To wszystko wygląda pięknie w teorii, że tam wielki wszechświat, masa planet, każda inna, każda niezbadana. A później wyjdą wszystko uproszczenia, o których oni teraz nie mówią, o których albo jeszcze nie pomyśleli, a w końcu będą musieli oni zacząć myśleć, jak wyjdą z tego etapu wczesnego projektowania albo jakiegoś prototypowania, na którym są teraz, i trzeba to będzie zacząć faktycznie robić, i nagle się okaże, że ich plany i wizje będą musiały stanąć twarzą w twarz z brutalną rzeczywistością i realiami, takim jak, wiesz, ograniczenia pamięci konsoli, szybkość procesora, wydajność karty graficznej i tak dalej. I również ich możliwości jako ludzi. Ale zauważyliście, jak późno wyskakują obiekty w tej grze? Jak ona ma ograniczony silnik? Że to jest normalnie tak, to jest taki kazus GTA 4 na samym początku w ogóle życia GTA 4 na... Iga właśnie mało coś nie przewróciła na mikrofon. Nie śmiejemy się ze mnie, jestem bardzo blisko i mówię bardzo głośno i wyraźnie. Nie wiem, czy pamiętacie na samym początku GTA 4, jak wyglądało na Xboxie 360. Tam było tak, że mogłeś się rozbić latarnię i ta latarnia ci się wyświetlała na ekranie momencie, kiedy się o nią rozbiłeś. No, no i tutaj to wygląda bardzo podobnie, że jest pokazane, jak ten statek leci i nagle tuż przed nimi się pojawiają chmury, nie przed tymi statkami. Więc może być tak, jak właśnie Dominik mówi, że oni teraz kreślą jakąś ładną wizję. Może być tak nowocześnie jak Unity, gdzie ludzie się pojawiają dopiero, tak. Koło nich przechodzisz. To też, albo bez twarzy się pojawiają ludzie. Ja to face jest trochę off. Straszne, co widziałam te screeny. Ale wracając jakby do tego, co jest treścią tego tematu, to tenże pan Sean Murray, tak, powiedział, żeby ludzie nie oczekiwali po tej grze MMO. Że on porównuje to multi, z tego co ja rozumiem, do takiego multi asynchronicznego Sheen. Trochę. Tak? Dla mnie Sean. Okej. Do czegoś takiego, jak jest w Dark Souls. Albo w Journey, że spotkasz innych ludzi, ale jeżeli spotkasz, to będzie to przypadkiem, na chwilę, to nie będzie twój kolega, nie będziesz mógł z nim za dużo zrobić, ani za dużo pogadać. Że ma być tylko takie, że im ludzi tylko wyłącznie o to, żeby w tej grze, żebyś tu mógł czasami poczuć obecność drugiego człowieka, ale nie na zasadzie takiej, że umówić ale się z drugiej kimś strony i razem też mówią, że jeżeli trafisz na jakiegoś tam typaska, powiedzmy, że ja się z tobą gdzieś tam ustawię i jakoś uda nam się znaleźć, to że ja nawet niekoniecznie muszę rozpoznać, że to ty, bo nie będzie nad tobą ani nika, ani niczego takiego i to jest tam jak zaprzeczenie totalne, znaczy, na przykład Dark Souls. Ja bym bardzo chciał, żeby tak to wyglądało. Bo ja się boję właśnie, że ta gra będzie jak MMO i będzie... Bardzo mi się podoba wizja gry, w której zamiast postaci komputerowych są postacie ludzi, tylko żeby te postacie kierowane przez graczy jednocześnie nie porywały mojej postaci cały czas, nie próbowały jej zabić, nie były lepsze od niej i tak dalej. I to jest trochę taka wizja moim zdaniem nierealna. Ale ty byś na przykład też chciał, żeby oni odgrywali rzeczywiste role tych postaci? Na przykład? Nie. Czy jak ty będzie skakał i będzie krzyczał Golden Armor 400p, tam bye, nie. bye, bye.
I będzie za tobą cały czas chodził, to też nie, będzie. Nie, ale okay. Wiesz, o co mi chodzi? Sugerujesz, że te spotkania z ludźmi jednak będą rzadkie. No właśnie, wiesz, o co mi chodzi? Tak, fajnie, w ogóle, że fajnie, sobie pomyśleć, że jesteś jakimś poszukiwaczem przygód, który eksploruje planety i odkrywa je i tak dalej, co nie? I super, że czasem gdzieś zobaczy jakiś ślad po jakimś kolesiu, albo że będziecie lecieli armatą, bo przez przypadek się dołączy do tej armaty i tak dalej. Tylko, że jak znam ludzi, zwłaszcza ludzi, którzy grają, To nie będzie tak wyglądało, to będzie wyglądało tak, że jeżeli będą mogli do siebie strzelać, to będą strzelać do wszystkiego, co się z Daisy stało, nie? To już dawno przestała być gra o zombie, a zaczęła być gra o tym, że ludzie są dla siebie chujami, jak się ich zostawi samych sobie. To jest gra o naturze człowieka, generalnie, to jest symulator bycia człowiekiem, no właśnie, w miejscu, gdzie można ja być. Ja niespecjalnie chcę takiej gry. Chciałbym trochę takiej gry jak Journey, gdzie jakby fajność doświadczenia Journey polega na tym, że nie mogłeś tak naprawdę nic zrobić. Tak, ale do jakiej granicy? Przecież oni musieli już uniemożliwić graczom robienie czegokolwiek z innym graczem. Kolizję musieli usunąć w ogóle przecież z modelem gracza drugiego. I bardzo dobrze, że to zrobili. Tak, ja się zgadzam. W ogóle ta gra jest fantastyczna. Nie przeszłam jej wcale tak dawno temu, bo tam... Ja jej w ogóle nie przyszedłem, a też uważam, że jest fantastyczna. Jest naprawdę fantastyczna. A ja w ogóle jak później kupiłam PS3, to pierwsze co, tam wszystkie gry Dead Game Company właśnie przychodziło. Bardzo. Flower. I co więcej, ciągle grają ludzie w Journey, więc ludzie, którzy jeszcze się zastanawiają, czy jacyś inni ciekawe, ludzie grają w Journey, no da się ich spotkać. A co to ten typ, z którym przychodzi? Ten typ, który mnie przeprowadził. Ja myślałam, że ja w ogóle jestem przez cały czas z jednym typem, bo był ubrany na biało, to jest ta edycja kolekcjonerska. Po czym się okazało, że chyba trafiłam na 6 typów, którzy mieli tę edycję kolekcjonerską i każdy był na biało. To nie jest edycja kolekcjonerska. A co to jak jest? Jak zdobędziesz wszystkie te... Szaliki. Wszystkie szaliki, tak, to dostajesz biały strój. Ha. Następnego przejścia. Okay, przynajmniej nice. Tak mi tłumaczyli kiedyś na grupie, bo też się zastanawiałem, dlaczego niektórzy są biali, a niektórzy są a jeden typ na mnie czekał chyba przez 5 minut, bo się no dokładnie. Gdzieś. Właśnie i tam dlatego... tam ćwir. Właśnie dlatego ja mam takie miłe wspomnienie z moim no-name'em 114, tak mi się wydaje, że był 114, ale mogę się mylić. No-name'ie, przepraszamy. Że on cały czas, on miał mega cierpliwość do mnie, on właśnie tak totalnie, ja sobie wyobrażam, że to z drugiej strony siedziała jakaś dobra dusza, która totalnie się wczuła w tą grę. A i żeby... taki najebany typ, tak się czekaj, rozszerz, a jest. Albo Dead Game Company wynajęło, wiesz, 1000 czy 2000 małych Chińczyków, zamknęło ich kurna gdzieś w jakimś podziemiu, płacą im kurna miskę ryżu za dobę i te Chińczyki muszą grać i pomagać tym ludziom. No i dobrze, nie ten grają. Ryż wypada wtedy, kiedy komuś pomogą. Wypada tego mało ryżu. I oni czekają, to dlatego cały czas gra ktoś w ogóle w Journey. Żeby każdy, kto teraz wróci do Journey, miał pozytywne doświadczenie z tą grą. No ale i w każdym razie czegoś takiego bym chciał od No Man's Sky. Czegoś takiego, ja nie wiem, to się chyba trochę udało w Destiny, bo z tego co ty mi opowiadałeś kiedyś, że właśnie, że jest coś takiego, że gdzieś tam przebiegnie jakiś gracz, tak, coś tam. Ja słyszałam, że w Destiny w bazie grają w piłkę nożną, która tam leży. Tego nie widziałem. Bo tam leży piłka nożna i można z nią wchodzić w interakcję. Natomiast słyszałam, że normalnie grają. Słyszałem już, że ludzie robią organizację wyścigi tych pojazdów, którymi tam można jeździć. I bardziej się zastanawia, czy nie wprowadzić trybu takiego. Bo też ludzie sobie po prostu ustawiają checkpointy jakoś na trasę w jakiś sposób i się ścigają. Tak, to jest fajne. Właśnie to jest fajne w Destiny, to też dzięki temu nie kłóci się z rozgrywką, bo ty jesteś... Nie jesteś żadnym konkretnym bohaterem tam, jesteś jeden z strażników, tych guardianów. Więc to, że spotykasz innych tych guardianów, którzy tam biegają i strzelają do czegoś, to ani ci się, ani nie przeszkadza ci w wizji świata, ani się nie przeszkadza w swojej fabule, bo twoja fabuła jest dla ciebie i to, że oni... Ty nie musisz wiedzieć w swojej głowie, że oni mają tą samą fabułę. Nie? No właśnie, spotykasz dokładnie. Innych ludzi, którzy coś robią w tym świecie, też strzelają do jakichś wrogów, też walczą. Ja czegoś takiego bym chciał od No Man's Sky, żeby to było takie... Takie ludzkie. Dobre, no ludzkie. No ale właśnie nie ludzkie w sensie DayZ, no. Bo ja też się zgadzam z tobą. Ja nie, ja okay, nienawidzę wszystkiego, co czytam o DayZ, ale zgadzam się z tobą, że to jest jakiś studium takiego... zła tkwiącego w człowieku. To tam i ta gra, te gry w ogóle, bo tam jest więcej tych przypadków, tam jest jeszcze Rust, jest tam The Forest, jest kilka innych, to one bardzo dobrze pokazują właśnie, co my byśmy sobie zrobili, gdybyśmy nie byli społeczeństwem. Gdyby na moment zdjęto z nas w ogóle wszystkie zasady, którymi musimy się kierować, ja to my byśmy sobie wsadzali trochę... to ryja, zgniłe banany, żebyśmy umarli, nie? Ja się w to nie zgadzam z tobą, Iga. Bo to jest bardzo duże uproszczenie, co ty mówisz, że gdyby nam zjeść społeczeństwo. Musieliby nam zjeść jeszcze wiesz, oddychanie, jedzenie, czucie, zmysły i wszystko inne. Gra to jest tylko ruszanie myszką i naciskanie guzików. To, że ja w grze naciskam guziczek i komuś robię krzywdę, to nie znaczy, że nawet gdyby nagle nie było społeczeństwa, to wbicie noża komuś w serce byłoby dla mnie tak o tyle łatwiejsze. A eksperyment? Co eksperyment? No das eksperyment. A spierdalaj z eksperymentem.
No dobrze, to chcecie jeszcze porozmawiać o nowym God of War? Być może, co ja tego nie, a tu będzie serio na twoje pytanie. W takim razie być może eksperyment jest tym, o czym mówisz. Że to, kozy, tak, ale to nie tam nie było tym, społeczeństwo, to ale było nie jest tym pokazane no dwóch tych. W sensie podzielanie ludzi na gorszych i lepszych. Tak, nie? Tak, nie, tak, ale za tym właśnie tam jakby... To jeszcze inaczej, to jakby dowodzi czegoś innego, na odwrót dokładnie, bo tam właśnie powstała jeszcze silniejsza ta... Nie, no po prostu chciałam powiedzieć sobie, że Dominik nie mówił więcej. Jakby jeszcze ktoś ci, jakiś autorytet od góry ci mówił, że teraz tak społeczeństwo działa i ty możesz to robić, więc rób to. No tak, tak, tak. Ja tam właśnie dlatego mówię, że rzeczywiście to był tam zły przykład, ale chciała po prostu powiedzieć, ale żeby ja bym chciał raz jeszcze podkreślić, że Iga się pomyliła. Dlaczego Iga nie chciała, żebym mówił słowa? To jest tak ładnie, gdy nie mówisz słowa. Wow! To brzmi jak dobry tytuł jakiegoś ballady rockowej. Jest tak ładnie, gdy nie mówisz słów. Powiedz liczbę od 1 do 22. 21. Powiedz liczbę od 1 do 22. 9. Ja powiem 15, a teraz otworzysz stronę i będziemy czytać komentarze. No, czyli, a ja się będę jaką liczbę powiedzieć. 21, 9, 15. Jaka pamięć! To nie było trudne, wybrałeś przedostatnią liczbę. Każdy wybrał po prostu wiek osoby, z którą chciałby się spotykać. Serina. Jezus Maria. Ty chora kobieto. Ile powiedziałaś Iga? 7? 9. A to spoko. 1, 2, 3, 4. No kurę, zepsułeś mi. 18, 32. Już. Tutaj masz, Mateusz mówi do ciebie. Dzień dobry! Zawsze powtarzałem, że preordery to zło! Zło od wielkiej litery pisane. Mam nadzieję, że ludzie po ostatnich wydarzeniach, problemy z patrz, psy, jedność, daleki płaszcz, doceniam przetłumaczenia wszystkich tytułów na język polski, zdadzą sobie z tego sprawę. Generalnie nie napalam się na gry, więc jak na duże tytuły poczekam kilka miesięcy więcej i będę zadowolony z jakiegoś produktu, to nie mam nic przeciwko. Bardziej będę ganiał, ganił, myślisz, że powinno być? Niedopracowane produkty. Preordery to zło. Ja się z tym całkowicie zgadzam, ale mam też zdolność do fanboyowania i bardzo lubię rzeczy, które są zwykle dołożone do preorderów, ale nie zamówiłam chyba żadnego preordera. Natomiast teraz ja powiem coś, żeby Iga przestała mówić słowa. Ja uważam, że zgadzam się z tobą, że preordery to zło, ale uważam, że twój komentarz taką zasłoną dymną, bo ty starasz się tak naprawdę powiedzieć coś innego. Ty się starasz powiedzieć w komentarzu, że przesunie ci wyźle jest dobre, a to jest nieprawda i się z tym nie zgadzamy. Znaczy, że nie jest znaczy, że jest dobre, może źle. No bo, że nie ma nic złego w no tym. No bo ty powtarzasz znowu ten tekst o tym, że wolisz poczekać na coś dopracowane produkt. Każdy woli. Nikt nie krytykuje idei tego, tak, że oni chcą zrobić lepszą grę. My krytykujemy to, że oni nie potrafili tej gry zrobić na dobrej czas. Na czas. Które sami sobie wyznaczyli. Sami sobie dwa razy. Sami powiedzieli, że wiedzą, jak się robi gry. I to nie jest tak, że to jest teraz jakiś tam koniec świata i że wieszamy na nich psy. Oczywiście, że bardziej byśmy na nich wieszali psy, gdyby wydali grę złą. Ale to, czy oni wygrali grę dobrą czy złą, tego jeszcze nie wiadomo. To nie jest tak, że w momencie, kiedy oni powiedzieli, przesuwałem premiery, to automatycznie oznacza, że to będzie dopracowana i dobra gra. Tak. To się dopiero okaże. O tym będziemy dyskutować, jak ona wyjdzie, jak ona będzie dobra i dopracowana. Wtedy powiemy, nie fajnie, że opóźnili, ale okej. Okay. Było warto, nie? A teraz to wcale nie wiadomo, czy to taki będzie efekt. Na razie wiemy tylko, że ją opóźnili i to nie jest fajne. Ja mam 15. Mi się nie podoba, że Dominik się odnosi do głębszego kontekstu, o czym był ten komentarz, bo ja tak nie zrobiłam. To jest mi nie, przeleciałeś za daleko, nie? To jest 15. Tam no był, nie gadaj, że ja mam 7. To był 9. A, 9. No to. No, to na szczęście. To jest 15. Pablo 01, ominęliśmy twój komentarz! Pablo 01, ale bardzo dobrze napisałeś. Napisałeś 8 monitorów. No właśnie. Mateusz, skrzesić trupa, który rozłoży się szybciej niż dnój na bolu. Brawo! Totalnie się zgadzam. Znaczy, chciałbym nie wchodzić do tego, do wątku, bo to ja mogę tylko powiedzieć o moim ulubionym komentarzu, jeżeli chodzi o Secret Service? Tak. Po tym, jak ogłosili, że będzie Pixel, ktoś na Facebooku napisał, że czytając te komentarze, i tam były powyżej komentarze, które nieprzychylnie się wypowiadały na temat tej akcji, powiedział, że patrząc po tych komentarzach, wydaje mi się, że wasze czasopismo będzie klęską, więc trzeba już teraz zbierać crowdfundingowo na jego reaktywację. Mi się podobał komentarz, który Kuba napisał, czy ktoś też wrzucił na Facebooku, że wiecie co się stanie z logiem Secret Service, jak bardzo, bardzo zmniejszyć, co zostanie z logiem Secret Service, jak bardzo, bardzo zmniejszyć rozdzielczość? Pixel. Przypadek? To jest
Postawiliśmy sobie za cel dzisiaj nie rozmawiać o Secret Service, ponieważ przez ostatnie dni chyba każdy z nas się naprodukował o Secret Service. Najprawdopodobniej porozmawiamy w odcinku świątecznym o Secret Service, bo jest to temat, którego nie da się pominąć przy podsumowaniu roku w tym kraju, więc... Iga bardzo rozbawił dowcip. Tak. Iga, on był dobry, ale bez przesady. Zabudowaliśmy Igę. I przedostatni dla ciebie. Nie musisz liczyć. 25, aha, bo 22 było? Tak. A może ktoś dodał jakiś w międzyczasie? Nie. Co wiesz? No bo przeczytałem na początku, ile było. Przedostatnie i wyżej. Dziwnie definiujesz japońszczyznę, jeśli uważasz, że Mario nie spełnia warunków. Nie możesz czytać kontekstu. Właśnie, aha, tylko dobrze, tak? Tak. Uważasz, że Mario nie spełnia warunków. Ja nie wiem, jakich warunków i jak ktoś definiuje japońszczyznę. Natomiast powiem, że Mario wydaje mi się, że spełnia warunki japońszczyzny, ponieważ jest japoński. Ale jest Włochem. Ale jest Włochem. Z Królestwa Grzybów. Humorów? Nie humorów. Nie, poczekaj. On jest z Królestwa Włoch. To chyba wpadł do rury z tego, co... Nie, on jest z Nowego Jorku. Jak już o, coś. W ogóle to on jest z Nowego Jorku, jest Włochem, tak. Wpadł do rury i wyskoczył w Królestwie Grzybów. I jest Niemy, przecież notabene. Jakie to jest... Przynajmniej w Mario i Luigi Dream Team Bros. Staram się, czy mam coś mądrego do powiedzenia na temat japońszczyzny, ale chyba nie mam. Dawno nie grałem w żadną dobrą japońszczyznę i chętnie bym zagrał, bym coś mi polecił, ale mam tyle gier, kurde! Czy ty przyszedłeś... tam, jak to się nazywało? Original... Syn. No. Co ty? Zagrałem co, może pół godziny? Chciałbym wam powiedzieć, że bardzo możliwe, że niedługo znowu będę gadał w tej WFT o japońskich grach, ponieważ udało mi się w przypadkowym sklepie z gierkami kupić Final Fantasy Tactics na PSP i będę je odpalał w najbliższym. Ciekaw jestem bardzo, jak zareagujesz na tą grę. Ja również jestem ciekawa, bardziej od Dominika. Nagle się okazuje. To tyle, ile dla was mamy w tym odcinku. Tygodniu. Cześć. Pa. Cześć.